Dziś będzie eksperymentalne położenie kamerki, dlatego że jest lato i nawala słońce strasznie. I nawet jak rolety sobie zasłoniłem, które są uszkodzone, to i tak wyglądałem tak, że miałem w ogóle czerwoną twarz, wyglądałem jakiś, nie wiem, Indianin. Tutaj ekran nie oświetla w ogóle nic, więc witam bardzo serdecznie, z tej strony pan tutaj. I w ogóle miałem wyrywaną ósemkę, więc cierpię, boli strasznie. Już minął prawie tydzień, a nie, już minął tydzień, bo właśnie jest zakończenie roku, jej, cieszymy się. Koniec roku dla mnie jeszcze nie, bo mam jeszcze egzamin zawodowy, trzymajcie kciuki. No, także eksperymentalne ułożenie kamerki, dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, czy wolelibyście ją na przykład po drugiej stronie, żeby ten mikrofon też na przykład tutaj nie był, bo tam widzicie drzwi i tak dalej, tego już zaraz nie będziecie widzieć. I na przykład czy wyżej, niżej, może troszkę bardziej w którąś stronę, jak wam się to podoba, bo już mi znudził się ten taki na wprost widok. Ten jest myślę ciekawszy i zobaczymy, co o tym sądzicie. Wchodzimy w zawody, w karierę i mamy Kowloon Dragons, dalej mamy Dubai VIP, Haruna, czyli tą górę, na której tą górę z Initial D, bo ona się nazywa Akina w Initial D, a Haruna się nazywa w rzeczywistości. No i trening i tak dalej, tego nie robimy, więc wchodzimy w Dragons. Do udziału w wyścigu od Kowloon Dragons. Jest to jedynie zaproszenie wstępne. No. Musisz udowodnić, że jesteś w stanie im dorównać, by otrzymać kolejny. Okej, i tu będziemy sobie jechać, na rozumiem. Składają się trzy wyścigi. Twoja pozycja w kolejnych rundach zmienia się. By wygrać, musisz zdobyć 5-sekundową przewagę nad rywalem lub dotrzeć do mety jako pierwszy. Staraj się unikać kolizji. Wystarczy jedna mocniejsza stłuczka, by przegrać rundę. O, no to ciekawe bardzo, to dzisiaj będzie wchodzimy w taki zupełnie nowy tryb, nie możemy się za bardzo zderzać, musimy wygrać albo być 5 sekund szybszym. I zaczynamy, słuchajcie, z naszym R34Z Tune, czyli taką bardzo mocną wersją, właśnie chciałem go obejrzeć, no bo chyba nie pasuje mu za bardzo ten tuning, więc na początku, znaczy ogólnie malowanko mu fajnie pasuje, zmienimy sobie oczywiście kolorki później, ale na początku sobie jeszcze tylko zmienimy mu troszkę wielkość felgi, może tak na sam początek, wiecie o co chodzi, no nie? Skoro już jesteśmy, to zanim zaczniemy zawody, możemy szybko, prawda, wyjść z samochody i zmienić tier drugi to jest, i tu mamy R34. Ogólnie to na razie tylko on jest dostępny, ale to nic, słuchajcie, bo to później się tamte odblokują. Edytuj barwy gracza. I tak, zmienimy sobie koła. Koła w sumie zostawimy te, bo w R33 one były seryjnie, w sensie takie. Ale zmienimy sobie ich rozmiar, myślę, na... Kurde, ten nawet chyba... No prawie największe, dobra. I na razie zostawiamy tak jak jest, bo... Czy zobaczymy jak ci sponsorzy, może można ich inaczej ułożyć. Żeby to fajnie wyglądało, ale chyba ten układ drift jest najlepszy. No, ten układ drift jest najlepszy. No, kolorki sobie pozmieniamy, ale to zrobimy przy następnym odcinku. Zrobimy sobie troszkę tuningu, czy tam pomiędzy odcinkami to będę robił. Zachowam sobie to jako po prostu nowe ustawienie. Nazwę je R34. I okej. Ostatni Skyline, tak? Czy... nie, w sumie nie ostatni Skyline. No, nie ostatni Skyline, bo jeszcze były przecież V, które są Infinity, prawda? I są Infinity G, a Skyline'y V na Japonię, tak? I w sumie R35, w sensie GTR, niektórzy mówią, że to jest jeszcze Skyline, a inni mówią, że nie. I się kłócicie. Kłócimy się, bo ja w sumie wydawało mi się, że jeszcze jest. Nawet w początkowej jakiejś tam... numeracji modelu, tam R35, w sensie tego GTR-a Nissana, to były gdzieś tam takie dopiski 35, no nie? W sensie, że jest to kolejna generacja Skyline'a, ale dużo osób tego nie uznaje. Aha, czyli my sobie startujemy równo. Z jednym kierowcą nie możesz pozwolić sobie na błędy. Bądź przez cały czas skupiony. Okej, czyli albo sobie zrobię przewagę, albo po prostu wygram, tak? Mamy dwie opcje. No to myślę, że uda się zrobić przewagę. Zobaczymy. Jestem dobrej myśli, bo on tutaj troszkę odchodzi. No tylko nie mogę za bardzo uderzyć w nic. Tylko nie wiem, czy mogę uderzyć w ścianę, czy jak uderzę w ścianę, to też jest źle. Boję się troszkę, ale ten Skyline bardzo fajnie się prowadzi. Dobra, i tu mu trzeba wjechać fajnie. No, w każdym razie Skyline'em się bardzo dobrze jeździ, też polecaliście mi, mówiliście, że ten samochód będzie super i myślę, że mieliście rację. Aczkolwiek różnicy tutaj chyba nie uda się zrobić takiej fajnej, jakbym chciał.
zobaczymy na następnych zakrętach, bo to jest możliwe w sumie, da się to zrobić na pewno. Tylko pewnie też z innym poziomem trudności i w ogóle, no i też może innym autem, ale nie wiem, chyba RX-7 była słabsza, tak mi się wydaje. Byłaby słabsza do tego wyzwania, tym bardziej, że tu mamy 4 buty, tam mamy napęd na tył. Moc mamy bardzo podobną ogólnie w obu samochodach. Oj, dobrze, że ten puściłem gaz. No nie muszę, bo mogę wygrać po prostu, co ty gadasz? A no, mogę się bawić w uderzanie w ściany, ale tylko tak. No dobrze, także mamy pierwszą wygraną dzisiaj. Fajnie się jeździ tym samochodem, tylko muszę troszkę ogarnąć puszczanie gazu i tyle. Zwycięstwo sprawi, że staniesz się prawdziwym tuzem. No. Kowloon Dragons rozważają możliwość dołączenia do nas. No fajnie, fajnie, tylko teraz muszę go wyprzedzić, nie? No to dobra. No i tyle, tak? Tyle z naszego pojedynku. Fajnie to wygląda, jesteśmy w takim... No chyba w Japonii jesteśmy, tak mi się wydaje. Na takim Wanganie i to wygląda dosyć... No, ciekawie. Wangan to jest autostrada po japońsku, z tego co wiem. No tutaj w ogóle nie często trzeba puszczać gaz, ale to jeszcze muszę się przyzwyczaić do auta, wiecie jak to jest, no nie? Na przykład tutaj mnie zniosło tak, że prawie bym zaliczył ścianę. Tutaj na przykład nie trzeba bardzo hamować, bo zobacz... Znaczy, wiecie co, tak ciężko, bo z tym samochodem jest tak troszkę jak z tym Golfem R. Wiecie, że on naprawdę super jeździ, ale w pewnym momencie ten jego napęd zaczyna go przeprostowywać, no nie? Jakby to Igor powiedział, że się Haldex załącza, no to tutaj ten Haldex jest cały czas, w sensie na pewno nie Haldex, ale bardzo dobry napęd od Nissana. Ogólnie pozdrawiam Igora, bo Igor mnie namówił, to możecie podziękować ci, którzy czekali na Grida. Igorowi podziękujcie, bo Igor mnie namówił, żebym nagrał Grida, bo mówi, że nie ma co oglądać. No to mówię, dobra, to nagram specjalnie dla Igora. No i oczywiście dla was. O, tutaj widzicie, byłem blisko, ale dało radę. No fajnie się jeździ jeszcze kiedyś, nie wiem czy dalej, ale kiedyś ten samochód był ulubionym autem Igora. W sensie tak coś kojarzę, no i ta ściana to jest moja ulubiona chyba. Że coś tam, w ogóle GTR Nissan, ale ten szczególnie był bardzo lubiany przez Igora. No i nowszy GTR, który niby nie jest Skyline'em, ale wiadomo jak to jest. Dobra. Bo tam ogólnie na dwozie tego GTR-a, o, czas mam taki, no niezbyt fajny. Zobaczmy sobie w ogóle, mogę zobaczyć pierwsze czasy, czy nie. Na dwozie GTR-a jakby ma tam CR 35 czy jakoś tak, coś w tym stylu. Okej, okay, także czas, no nie najlepszy, ale to nie nic, bo tam pewnie wszyscy różniliśmy się o kilka setnych. A ja za bardzo, o, szybki i wściekły, pewnie wiadomo, że akurat to się odblokowało R34, no ciekawe dlaczego, no nie? Wow, ale przejście, dobra, no i mamy do wyboru dwa cudowne samochody, Mercedes 163 AMG. I to już jest chyba, nie wiem czy to jest rocznik 2012, bo tak średnio widzę, jak 2012 to mój ulubiony. Oraz BMW M3 E92, 6.3 litra kontra 4.0. Tu mamy drift i tu zrównoważone. Bardzo lubię oba auta, ale biorąc pod uwagę, że ostatnio oglądałem sobie M3 E92 tak po prostu na portalach aukcyjnych, no to sobie ją wybiorę, żeby móc się nią trochę nią pojeździć. Zaczynamy zdobywać popularność w Azji. Możesz dalej rywalizować z Kowloon Dragons, albo przyjąć zaproszenie od Dubai VIP. Dubai VIP cieszy się dobrą renomą. Dostaliśmy autko, to lecimy w Dubaju. Czas jest twoim wrogiem. Celem jest pokonanie najdłuższego dystansu przed upływem określonego czasu. Dotarcie do punktu kontrolnego zwiększa jego ilość. Dobra. Uważaj na auta, które odpadły. Inaczej wyścig skończy się dla ciebie wcześniej niż myślisz. Dobra. Okej. To mi pasuje. Jedziemy sobie euro, bierzemy naszą... O kurde, ile mamy samochodów! No tak, bo tu mamy dużo samochodów z drugiego tieru i na przykład mamy tą jedynkę MQP Performance, mamy specjalną edycję taką driftową bodajże M3 E30, mamy ścierwoko i mamy, słuchajcie, tą E92. Ogólnie nie podoba mi się, że musimy mieć nałożone ten cały winyl, kiedy moglibyśmy mieć na przykład te malowania, które one mają seryjnie. Więc weźmiemy sobie E92 po prostu. No i tyle. No E92 i tak jest chyba tak najmocniejsze seryjnie z tych wszystkich samochodów. No tak, jest najmocniejsze seryjnie. No i ogólnie to jest fajny samochodzik. Bardzo kiedyś mi się ogólnie tak podobał. Dużo ich jeździło strasznie, teraz jeździ ich mniej o wiele. W Dubaju najpopularniejsze są wyścigi do punktu.
No bo te auto na leasing były brane i tak dalej, czy tam, no nie są drogie nawet, powiem szczerze. Za 120 tysięcy to już kupicie taki samochód lux, no nie? Znaczy, lux to może przesada, ale fajnie. Dobra, lecimy. Dobra, ogólnie tutaj mamy chyba bardziej do driftu, tak? Czy... więcej czasu, postaraj się go wykorzystać. Wow, ale bym wyrąbał, dobrze, że się szczaiłem. Świetnie stoisz z czasem, nie zmarnuj takiej szansy. Dobra, trzeba tego gościa wyprzedzić, bo kurde, już mi się nudzi jazda za 370. Swoją drogą 370 w rzeczywistości raczej słabe szanse do tej A92, tak mi się zdaje. Dobra. No i jedziemy, no nie? Próbujemy za pierwszym razem tutaj pokonać wszystkich. Jesteśmy na trzeciej pozycji, a Ahmed Bakhet jest na pierwszej. Jesteśmy w Dubaju, więc wiecie, tutaj takie samochody to jest normalka. Zresztą w Dubaju to są takie auta, że ho, ho. No wjazd ten zakręt był, można powiedzieć, bardziej niż słaby, bo w ogóle nawet bokiem nie poleciałem. Nie wiem, czy stanie jak uderzę w nich, ale nie będę próbował. Jedźmy czysto. Coś mi te auta dzisiaj nie chcą latać bokiem, nie wiem czemu. Coś mi dzisiaj jakoś... Za bardzo się kleją opony, bo gorąco jest, no. A jak już lecą bokiem, to mi się kleją do barierek z jednej lub z drugiej strony. Dobra, wypadałoby to wygrać, więc Ahmed, słyszysz mnie? Chodź tu. No, tutaj ładnie całkiem. Ogólnie za dużo też hamuję, może troszkę więcej puszczania gazu by się przyda... A może nie? Nawet na pełnym gazie by dało radę w pewnym momencie. Myślałem, żeby pograć w Widę na kierze, ale... Ale wiecie co, na kierze to nie jest dobry pomysł, bo tu fizyka nie jest za bardzo... no, wiecie, nie jest za bardzo przychylna do kiery. Czym jedzie ten Ahmed? C63? Czy mi się wydaje? Chyba C63, a ja tu się na zderzaku przed chwilą odbijałem. Może da radę go jeszcze wyprzedzić, tylko trochę mało czasu już mamy. Dobra, mamy to. I teraz następny zakręt by się przydało fajnie przejechać. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, dobra, wyprzedzimy go. Już to czuję w kościach. Od wewnętrznej następny zakręt, robimy to. Cyk, wzięty na luzie, proszę państwa. No, teraz tutaj blisko wewnętrznej, żeby nie walnąć znowu w tą barierę. Teraz mocno skręcamy, żeby znowu się złapać i w drugą stronę odbitka na hamulcu. Super, właśnie wykonałeś zadanie. I zadanie od Momo, świetnie, pewnie tam coś było z driftem. I tu sobie pojedziemy od zewnętrznej tym razem. Nie wiem po co tak... Dlaczego nie? Dobra. Jeszcze 10 sekund. Come on, jakie 10 sekund? Zaraz to zrobimy tak, że będzie więcej. Dobra, to nie było fajne. Ale dużo na pewno przejdziemy więcej niż... Oj, tam coś się chyba złego stało naszemu ziomeczkowi. I dojedziemy nawet do startu, słuchajcie. Czy nawet do jeszcze jednego punktu, czyżby się miało udać? No, uda się. Także jeszcze troszkę dystansu sobie zaliczymy i nawet jeszcze jeden. I ten jeszcze jeden też się uda, myślę. Następny już niestety bardzo blisko, ale... Ale nie, no w ostatniej sekundzie można powiedzieć, że wjechaliśmy w ten punkt. 9000 metrów, no myślę, że do dychy by dało rady dojść ostatecznie. Nie wiem jak to jest, no tutaj Ahmed jednak się nie popisał. No i pomiędzy znajomymi, o kurde, 12 koła. No ale Mercedesem, czyli Mercedes widzicie w tym miejscu jest zapewne szybszy. A mi znowu się zwiesił ekran i super, i akurat po wyścigu, i teraz czy mi to zaliczy? No chyba musiałbym dalej przejść, ale nie, bo już miałem tylko kontynuuj, a nie miałem cofnij. Przekonamy się po restarcie gry. Dobra, przyjrzałem się kamerce i wcale nie jest tak fajnie jakbym chciał, bo tutaj jestem dalej czerwony. No ale ja mam pomarańczowy pokój w ogóle i pomarańczowe rolety i ja sobie tego nie życzyłem.
ale następnym razem mój pokój będzie chyba biały, albo nie wiem, no biały byłby najlepszy, no nie? Białe światło jest najładniejsze. Okej, słuchajcie, więc punkty kontrolne, niestety musimy to jeszcze raz przejechać, no i cóż, więc przyjadę to teraz, niech się nagra, zobaczymy jak to będzie wyglądało i zobaczymy jaki będzie tym razem dystans. Wpadłem na nietypowy pomysł, przyjadę sobie to jeszcze raz Golfem R Performance, dlatego że ma on niesamowite przyspieszenie w tej klasie i chciałem zobaczyć jak on się będzie spisywał między tymi punktami, bo przyspieszenie ma naprawdę bardzo spore, Golf R ma napęd na 4 koła, więc no ze skręcaniem może być lekki problem, ale stwierdziłem, że może was to też zainteresuje, jak sobie poradzę golfem, czy lepiej, czy gorzej. A wiecie, że nie zależy mi na jakiejś bardzo dużej odległości, tylko żeby to po prostu wygrać. Felgi będzie trzeba zmienić oczywiście, a te mają spory swoją drogą round. Dobra, ale zarąbiście wygląda, ale jest szeroki wariat. To co mam ta z DLC jakiegoś tam driftowego, czy jakiegoś tam performance, ja mam wszystkie DLC, więc wiecie. Akurat to mi dużo może pomóc. No ładnie się tu zebrał i o wiele szybciej oczywiście niż BMA, bo zobaczcie, że już 370 jest wzięte, a następne samochody przed nami i zaraz myślę już się ich pozbędziemy, że tak powiem. No tutaj prawie na ręcznym musiałem wbijać. Fajnie skręca, tylko no wiadomo jak AWD w tej grze, no robi dosyć spore łuki na zakrętach. Więc ten na pewno nie będzie jakiś świetny. Dobra, dobra, nie jest źle. Ej, tutaj wjechał bardzo ładnie, o dziwo. Chociaż aż nawet kliknąłem gałkę z tego wszystkiego. Wydaje mi się, że w tym miejscu byliśmy za 92, więc też tak nie ma jakoś super progresu. Aczkolwiek przekonamy się, bo to auto jest tak szybkie, że ciężko je w ogóle opanować. Jest o wiele szybsze niż BMA i to da się wyczuć. Tylko w sterowaniu jest cięższe o wiele, bo też widzicie, że próbuję jakoś tu ogarnąć jak chodzić w zakręty tym samochodem i tak nie za bardzo potrafię. No widzicie, trzeba brać te szersze łuki i będzie super. No ale tego gościa też szybciej doścignęliśmy i zresztą sami widzicie. Dobra. Co ty tutaj się wysypałeś? Widzieliście co zrobił? W ogóle ten. Poddał się. Poddał się w ogóle, wyhamował, stwierdził, nie, dobra, on jedzie Golfem R Performance, to nie ma serii, nie ma sensu, nie? Kurde, nie ma, nie, nie, to R Performance, nie, jakby jechała 92, to może jeszcze bym powalczył, ale R Performance, jaki powyginany. Nie, no znowu mi wywaliło grę. Come on. Ja nie wiem, co dzisiaj odwala ten grid, że wywala go co chwilę. Jak już wywali trzeci raz, no to będę musiał się chyba z nim pożegnać. Ogólnie to wam nie powiedziałem, bo widzicie, zawsze mam taki przebłysk na moich oknach, no nie? Zawsze jest taki prześwit i zastanawialiście się pewnie, dlaczego tak to widać, bo ogólnie moje okna są na zachodzie, na zachód wystawione, a na zachodzie, jak dobrze wiemy, znajduje się słońce, kiedy ono zachodzi, czyli po południu już, no wiadomo, no już tam pod wieczór, nie? No i to właśnie sprawia... Chodź tu, a ty, daj. O, dobrze. No i to właśnie sprawia, że... Co odłączony? No nie, no co jeszcze się dzisiaj stanie? To... No i trzeba na kabel go podpinać. O, będziecie może widzieli, jak wyjmuję kabel z mojej kablowni. Dobra. Tu mam tyle kabli, z 10 mam. No i po prostu to słońce sobie świeci i mi przeszkadza ogólnie i to tu jest bardzo, na przykład tutaj są też lampy w nocy świecące i ja mam zepsute rolety, więc mam tak tyle prześwitu, no nie? I przez to mi lampy świecą po twarzy jak chcę spać, bo akurat mam poduszkę po stronie okien. No po prostu życie takie, że to nie da się żyć normalnie. Ale Golfem się fajnie jeździ, to jest taki plus na dzisiaj. I nawet skręca zarąbiście, porównując do tego zwykłego R. I łatwo też mu body wygiąć, to tu muszę pamiętać o tym, bo nie chcę jechać takim złomkiem. Może da się wyłączyć uszkodzenia kosmetyczne, ale nie, to by było takie niegridowe, nie? Grid to są uszkodzenia kosmetyczne i to... I mechanicznie na swoją drogą też, ale kosmetyczne przede wszystkim... ciekawe i w sumie nie wiem czy rzeczywiste, chociaż no jakbyśmy tak pierdzielnej w rzeczywistości, to jeszcze gorzej byśmy się pewnie zniszczyli, bo odpadałyby części plastiku. No na pewno tym razem sobie zdobędziemy więcej dystansu, tak myślę z 10 koła spokojnie, dlatego że to auto po prostu bruje. No nie wiem jak z tym T63, bo ogólnie ja teraz jestem tak troszkę nie fair względem osób, do których będę się porównywał, dlatego że te osoby jechały autami, które gra im zaproponowała jakby bez DLC, a ja jadę autkiem z DLC-ka.
Wow, już byłem tak blisko tego, tego murka, czy tam, co to było. A właśnie, bo też nie pomyślałem o tym, że hamulec gaz, no nie? Że mogę sobie tu jak w automacie nawet hamować, mając naciśnięty gaz. To jest całkiem ciekawe. Znaczy w sumie to jest hamowanie lewą nogą po prostu, no tak to działa. To nie, że w automacie, tylko ogólnie tak to działa. Nawet w automacie to nie wiem, czy wtedy nie ten, przepustnica się nie blokuje, jak się hamulec daje. Nie jestem w stanie tak powiedzieć, pewnie w jakichś samochodach tak jest. Ale to by było troszkę głupie, bo wiecie, trudniej przyspieszyć, no nie? Cyk. Okej. Kolega, mam problemy w ogóle w Golfie z przepustnicą. Z jakimś czujnikiem, bo przepustnica się kręci, no nie? Daje gazu. I wszystko jest super, tylko nie chcę mu wchodzić na obroty przez to, że ten czujnik, no nie, jakby nie wykrywa tego ruchu, a powinien wykrywać, no nie? No, takie tam głupoty. Nie jakaś droga naprawa, bo sam czujnik do wymiany, czy coś w tym stylu. No ale musi zrobić przepustnicę, no nie? A tak to brzmi całkiem poważnie. Ładne ma światło ten Golfik w ogóle z tyłu, one są takie... jak taki kotek wyglądają, jak taki, jakby sobie taki oczy kotka takiego. Takie przymrużone. Kurde, ten zakręt mnie będzie wyłapywał za każdym razem. To było najszybsze okrążenie wyścigu. No dzięki, no. A to czy to wyścigu? To nie jest wyścig, to są... Oj, come on, no tak to nie robimy. No. Słucham się was i nie będę się przejmował tymi powtórkami. Jak trzeba, raz na jakiś czas, to sobie powtórkę mogę zrobić. Po to w tej grze są powtórki, w innej nie mamy. No bo w tej grze łatwo jest właśnie sobie zepsuć wynik, żebyśmy mogli to zrobić. Kurde, no nie będzie 10 koła. A tak liczyłem. No nie! Nie da się nagrywać tej gry, nie wiem o co chodzi. Mamy drugi tier i wywala cały czas. Nie wiem co mam zrobić. Help me, bo widzicie co się dzieje. O, już mamy normalną kamerkę. Już nie ma gry. I jest... Tak, teraz to się włącza i znowu. Nie, dzięki wielkie, pomóżcie mi coś z tym zrobić, bo się cały czas wywala, to tak to ja nie będę grał. Dobra, trzeba zamknąć to okno z gridem. No, także tyle w dzisiejszym odcinku spróbowaliśmy zrobić. Może jakiś fix na to jest. W ogóle zobaczymy jak wygląda to z tą ruletą odsłoniętą. O, muszę wstać oczywiście, poczekajcie chwilkę. Zobaczymy, czy będę miał bardzo oświetloną twarz. No, trochę bardzo. I tu jest ciemno, właśnie o to chodziło, żeby nie było tu ciemno, bo to tak wygląda niezbyt apetycznie. Jeszcze myślałem, żeby kamerkę ustawić jakoś bardziej tak może. O, może coś w tym stylu. No, także dzięki wielkie za obejrzenie. Podpięty pad już pod kabelek i może tak zostanie na razie kamerka. Ona jest troszkę tak, ale ogólnie to nie wygląda źle. No i trzeba naprawić grida, ale jak to nie wiem. Przekonamy się, czy się uda, czy nie. I dzięki za oglądanie. Zostawcie łapę w górę na początek wakacji. Ogólnie zostawcie łapę w górę, bo nie chcę, żeby mi kanał umarł. I coś na kierze jeszcze pokombinujemy niedługo i będzie fajnie. No. I będzie odcinek z jakimś samochodem, może takim w rzeczywistości. Ale nic nie zdradzam. Do następnego. Cześć.